Witam Was serdecznie w moim kolejnym felietonie. Dzisiaj chciałbym się zająć kilkoma sprawami. Na początek zacznę od skandalicznego wydarzenia. Wydarzenia, które kogokolwiek by nie dotyczyło ze swojej natury, jest po prostu skandaliczne, mianowicie pobicia człowieka. A konkretnie pobicia znanego opozycjonisty z czasów PRL Adama Borowskiego, dzisiaj wydawcę, dziennikarza, publicystę. Pan Adam poszedł na rocznicę czy miesięcznicę katastrofy smoleńskiej pod Pałac Prezydencki i tam został zaczepiony i pobity przez osobnika, którego personalia są na razie nieznane. Otóż oświadczam, że kto by to nie był i jakiej opcji politycznej by to nie dotyczyło, takie zachowanie jest po prostu skandaliczne i obojętnie, czy pobity by został pan Borowski, czy pan Komorowski, czy pan Iksiński, czy Zetowski, należący do PiS-u, PO, czy SLD, czy kogokolwiek, takie zachowanie należy zawsze potępić i ja takie zachowanie potępiam. Nie potępiam człowieka, tylko potępiam zachowanie. Uważam bowiem to za skandaliczne, że ktoś chce się pomodlić w intencji konkretnych ofiar, a drugi po prostu mu dokucza i wali go, mówiąc brzydko, w mordę. Tak nie wolno, tak się nie godzi, zwłaszcza, że sprawa nie dotyczy jakiegoś towarzysza Lenina, czy tam towarzysza innego, tam Stalina, czy Bieruta, czy kogokolwiek, tylko sprawa dotyczy tragedii ogólnonarodowej. Jakby na to nie patrzał, tam zginęli ludzie ze wszystkich opcji politycznych, nie tylko z PiS-u, ale i z SLD, i z PSL-u, i z Platformy Obywatelskiej, i zupełnie z nimi niezwiązani, nie będący politykami, więc to zginął kwiat polskiego społeczeństwa i należy się jakiś szacunek i, za przeproszeniem, taki bandyta, który atakuje ludzi, którzy chcą się modlić i nie zależy mi naprawdę na tym, żeby gdzieś tam popierać czy nie popierać kogoś Chińskiego czy Kowalskiego, tylko chcą po prostu wyrazić swój smutek, ból i żal po stracie. Mają prawo. Oficjalnie żałoba, przynajmniej w Polsce, trwa rok, ale każdy ma prawo żałobę nosić ile chce. Dlatego też dla mnie jest to pobicie niezrozumiałe i takiego kolesia trzeba byłoby surowo, bardzo surowo ukarać, łącznie z publikacją jego wizerunku, żeby każdy widział, że ten gość po prostu jest niebezpieczny, żeby go mijał z daleka. Może się ze mną nie zgodzicie, ale ja takie mam zdanie. Bandyterkę i łobuzerstwo trzeba tępić, żeby żeby się nie powtórzyły wybryki typu Dominik Taras na słupie i tam jeszcze paru innych takich głupków, za przeproszeniem, to trzeba tępić. Ja wiem, że głupota się nie sieje się sama, ale naprawdę trzeba to tępić bezlitośnie, bo wtedy po prostu nie można będzie wyjść na ulicę, jeśli tego nie będziemy robić. Dlatego moim skromnym zdaniem w tym momencie ten bandyta powinien być surowo ukarany, surowo ukarany przez sąd i przede wszystkim powinna być obstrukcja społeczna na tego gościa. To moje zdanie. No i kwestia druga to cudowne nawrócenie naszej opozycji. Bo nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj, przedwczoraj nawet chyba, tak przeglądałem różne kanały telewizyjne i na którym by nie było kanale, to nasi opozycjoniści mówili dokładnie to, co PiS. Naprawdę, byłem w ciężkim szoku, jak to mówią w Stanach, my jaw is drop. Naprawdę, po prostu spadła mi kopara. Autentycznie. No słyszę pana Budkę, który mówi, że trzeba walczyć z kastą sędziowską. Za chwilę słyszę panią Muchę, która mówi, że stop aborcji, żadnych aborcji, w ogóle absolutnie. A wcześniej ta pani mówiła, nie dotykajcie się do naszych macic. To jest najfajniejsze, nie? No dobrze, że się nawróciła, prawda? Pytanie tylko, na jak długo to nawrócenie? No ale mam nadzieję, że na szybko i na długo. Cieszę się, naprawdę cieszę się. Tylko jest pytanie jeszcze jedno, no co spowodowało to nawrócenie? To
bo to, że się nawracają i że mówią rzeczy takie właśnie, że są pro-life, no to jest fantastycznie, tylko jest pytanie konkretne, co spowodowało to nawrócenie? Czy rzeczywiście jakieś przemyślenia wewnętrzne i, że tak powiem, zwrot o 180 stopni w stronę życia, czy też może przemyśleli sprawę od strony strategicznej i sondaże pokazały, że jak nie przejdą na stronę życia, to nie przejdą na stronę mandatów poselskich. Tego nie wiem, natomiast bardzo się cieszę, że nasza opozycja wreszcie jakoś tam mądrzeje. Mam nadzieję, że też będzie konstruktywna, nie totalna. Dlatego, że totalna opozycja nam jest niepotrzebna, nam jest potrzebna konstruktywna opozycja. Więc czekam z utęsknieniem, bo to już jest pierwszy krok wykonany, więc czekam z utęsknieniem na jakieś normalne ustawy, nie o tak zwanych tyłkach, tylko na przykład ZUS, NFZ i takie tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że niedługo nasza opozycja takie fantastyczne projekty będzie zgłaszać. Cieszymy się, no i cieszymy się także z tego, że wreszcie idzie ku normalności. A normalności życzę sobie i Państwu. Do zobaczenia w następnym felietonie. A teraz jeszcze kilka obrazków od pani Basi Bieli.